Dołącz do nas na Patronite i Discordzie. Linki w opisie pod filmem. Nagranie jest zapisem połączenia z numerem 911 wykonanego wieczorem 22 sierpnia 2011 roku. Zapis został podany do wiadomości publicznej w celu rozwiązania sprawy śmierci Mary Carter, jej męża i dwóch synów oraz zaginięcia jej córki Susan. Jeśli posiadają Państwo jakieś informacje o tym, co przydarzyło się rodzinie Carterów lub znają miejsce pobytu ich córki, prosimy o kontakt z Policją Stanową w Ohio. Zapis rozmowy. Data 22.08.2011. Czas rozpoczęcia rozmowy 21.37. Czas zakończenia rozmowy 21.52. Początek rozmowy. 911. Wysłać policję, straż pożarną czy karetkę? Proszę przysłać policję. Hawks Farm 2251 Stalherber Road. Ktoś włamał się do mojego domu. Dobrze, już wysyłam. Ktoś włamał się do domu i zabił moją rodzinę. Proszę, przyślijcie policję, szybko! Krew! Wszędzie jest krew! Proszę pani, powiadomiłem już oficerów. Powinni przyjechać niedługo. Jak się pani nazywa? Mary Carter. O Boże, tak się boję. Kto to? Nie wiem. Jakiś mężczyzna wali do drzwi. Chyba jest cały we krwi. Zna go pani? Nie! Ma broń? Nie, tylko wali w drzwi. Jest cały we krwi. Chyba próbuje dostać się do środka. Mam przy sobie strzelbę, ale nie wiem, jak jej się używa. O Boże, ja nie mogę go zastrzelić, nie mogę! Pani Carter, nie radzę używać broni, ale proszę mieć ją przy sobie na wszelki wypadek. Szyba zaraz się rozbije. Pani Carter, jeśli się dostanie... Nie mogę go zastrzelić! Nie! Zaczął uderzać w szybę bardzo mocno! O Boże, zaraz się tu dostanie! Krzyczy na mnie! On jest szalony! Pani Carter? O Jezu, pomocy! O Boże, zabiłam go! Zabiłam go! Dobry Boże, pomóż mi! Pani Carter, broniła się pani. Wszystko jest w porządku, zrobiła pani to, co było konieczne. Mógł zrobić pani krzywdę. Ja tylko... Proszę się nie rozłączać. Wyjść na zewnątrz i tam poczekać na policję. Nie, muszę znaleźć Susan. Kim jest Susan? Muszę znaleźć moją córkę. Muszę znaleźć Susan. Proszę mi pomóc, ona ma tylko 6 lat. Musiała się schować gdzieś w domu. Susan! Pani Carter... Nie mogę znaleźć córki. Nie mogę! Szukałam wszędzie. Pani Carter, pani córka prawdopodobnie wyszła z domu. Co to było? Co to było? Słyszę kroki dochodzące z góry. Susan? O Boże, Susan! Susan! Mama tu jest, kochanie! Mama tu jest! Pani Carter, proszę mnie posłuchać. Musi pani wyjść z domu i poczekać na policję. Susan? Gdzie jesteś? Wyszłam na górę i... Ja... Muszę włączyć światło. O nie. O Boże, proszę, to nie może być jej krew. Na podłodze są krwawe ślady stóp. Są małe, mogą być jej. Susan! Idę do jej pokoju. Musi tam być. Pani Carter, proszę posłuchać. Niech pani wyjdzie z domu. Jestem w jej pokoju. Nie ma tu dużo miejsca, żeby się schować. Susan? Susan, gdzie jesteś? Co to było? Czy to Susan? Brzmiało, jakby ktoś był na dachu. Coś jest na dachu. Idzie na drugą stronę domu. Pani Carter, to nie ma żadnego sensu. Susan! Jestem w twoim pokoju. Idź za moim głosem. Światła się wyłączyły. Nie ma prądu. Ma pani latarkę lub jakiekolwiek źródło światła? Nic nie widzę. Proszę nie ruszać się z miejsca. Pani oczy muszą przyzwyczaić się do ciemności. O mój Boże. Co to było? Coś się rozbiło. Ktoś jest w domu. Susan? Czy to policja? Nie, zawołaliby panią. O nie. O nie, ktoś tu jest. To może być Susan. Nie, zawołałaby mnie. Krzyczałam jej imię. Pani Carter. Cii. Coś wchodzi po schodach. Jest duże. Jego kroki są ciężkie. O Boże, to nie Susan. Proszę się gdzieś schować. Niech pani znajdzie coś, żeby móc się obronić. Ty
człowiek. Nie zabił mojej rodziny. Nie mógłby. Proszę się gdzieś schować. Nic nie widzę. Zbliża się. O Jezu, pomóż mi się stąd wydostać. Pani Carter, jest pani tam? Zamknęłam drzwi, ale zamek jest zepsuty. O nie, o nie. Nie, wchodzi do pokoju Susan. Gdzie jest policja? Boję się. Musi pani się uspokoić i czekać, aż przyjadą. Widzę to. Nie wiem, co to jest. Co pani widzi? Co to jest? Proszę opisać, co pani widzi. Nie mogę tego opisać. Nie mogę. To nie człowiek. O Boże, co na mnie patrzy? Pani Carter? Poszło sobie. Tak myślę. Pani Carter, musi pani natychmiast wydostać się z domu. Nie mogę się ruszać. Nie mogę tego zrobić. Nie wiem, co to było. Nie chcę tego znowu zobaczyć. Tak się boję. Ja... O Boże, zaraz umrę. Proszę, pani Carter, musi pani to zrobić. Dla Susan. Susan? Muszę ją znaleźć. Nie, musi pani wyjść z domu. Ale... Proszę wyjść z domu. Cokolwiek było w pokoju, nadal jest w domu. Proszę wyjść natychmiast. Dobrze. Wyjdę. Proszę się nie rozłączać i mieć telefon cały czas przy sobie. Proszę powiedzieć, gdy będzie pani na schodach, dobrze? Dobrze. Pani Carter? Mary? Jestem na schodach. Proszę zejść na dół. Chyba słyszę radiowóz. Proszę iść. Mary? Mary? Cholera, o mój Boże. Policja! Jest tu ktoś? Jezu, co się do diabła stało tym ludziom? Bądź czujny! Halo, słyszycie mnie? O Boże, spójrz na jej twarz. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Tu oficer Maple, jesteśmy na Hawks Farm 2251 Stalheber Road. Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia, bez odbioru. Jezu Chryste! Chyba cała rodzina została zamordowana. Halo, panowie? Halo? Słyszałeś to? Telefon! Podnieście telefon! Chyba dochodzi stamtąd. Halo? Tu Tim z centrali telefonicznej. Musicie natychmiast wyjść z domu. Tu jest coś bardzo niebezpiecznego. Hej, Maple, znalazłem kogoś. Poczekaj chwilę. Kto to jest? To chyba córka tych ludzi. Ukryła się za kanapą. Jest cała we krwi, ale to chyba nie jej krew. Dlaczego jest naga? Chyba nie myślisz. Proszę, musicie wyjść z domu, teraz! Chodź, zabierzemy cię stąd. Nie bój się. Jak masz na imię? Susan. Gdzie moja mama? Zabierzemy cię stąd, Susan. Allen, zasłoń jej oczy. Chodź, zabiorę cię stąd. Zamknij oczy. Weź obrus ze stołu i okryj ją. Tim, jesteś tam? Tak. Musicie wyjść stamtąd teraz. Ile razy muszę to powtarzać? Macie do czynienia z czymś ekstremalnie niebezpiecznym i... Halo? Halo, oficerze! O kurwa! Ona go gryzie! Potrzebujemy wsparcia natychmiast! Halo? Oficerze? Halo? Halo, oficerze? Koniec rozmowy. Poniższy tekst jest zapisem połączenia z numerem 911 wykonanego wieczorem 22 sierpnia 2011 roku. A nie 911?
Odbierz. Powiedz Zanussiemu, że jestem zajęty. Czas zakończenia rozmowy 21:52. Początek rozmowy. Dzień dobry! Proszę pana, ja tutaj, proszę pana, dostałem taki klej do szczęki. To chyba córka tych ludzi. Ukryła się za kanapką. Będzie jadła. Z pomidorem.